Witajcie w kolejnym video, w kolejnym vlogu. Dzisiaj przeprawiamy się do Holandii, tym razem nie do Francji, aż sam jestem zdziwiony. Pierwszy raz płynę tym promem z Stena Line. No i zobaczcie, jak to wygląda. Pokażę wam, jak wygląda kajuta. Zobaczcie, w cenie biletu dostałem dwa vouchery na śniadanie i na obiad. Obiad mamy 15.45, 16.30, więc niedługo trzeba będzie iść. Jakby komuś się rozładował telefon, mamy gniazdka, można sobie podładować. Często ludzie się zastanawiają, czy zawód kierowcy jest opłacalny, czy dadzą radę i tak dalej. Moim zdaniem, powiem wam tak, z tym trzeba się chyba urodzić, z tym trzeba jakby już od samego początku funkcjonować, od samego dnia, pierwszego dnia, nawet przy porodzie. Taki przykład wam dam. Mieliście poród zaawizowany na 17, urodziliście się 18. Wiadomo, że kierowca, no. I wiadomo, tego się już nie wyrzeknie. Oczywiście żartuję, ale może w dużej mierze tak jest. Potwierdzone info. Dobry, ja na wykłady. Powiem wam, że mamy małą awarię. Leci mi powietrze z tego pierwszego przewodu. No ale jakoś dojedziemy do Polski i tam będziemy to naprawiać. Sanifary w Niemczech, czyli toalety, są pootwierane i są za darmo. I to się chwali. To jest taki, moim zdaniem, dobry ukłon w stronę kierowców, którzy w tym trudnym czasie wykonują tą też ciężką pracę. Tak jest. No ale już jesteśmy w Polsce. Zobaczcie, pauzujemy do 9 i będziemy lecieć na rozładunek do Bielska. Zabieram was na myjnię, jedziemy myć naczepę. Po rybie zawsze trzeba umyć naczepę, więc lecimy. Wiecie, ja już po wolnym, po 3 dniach wolnego, spakowany w auto. I lecę na bazę i tam z bazy ruszamy w trasę do UK. Nie nagrywałem nic z domu, no bo tak już nie miałem weny. Ogólnie to pojeździłem na motocyklu
trochę sam, trochę ze znajomymi. No i pogrillowałem, pospędzałem czas z rodziną. Tyle. Do zrobienia krajóweczkę. Jestem właśnie na pierwszym rozodmku. Zaraz będziemy rozodowywać. 7 godzina rano wjazd. Lidl. I jedziemy na drugi rozodunek. Później ładunek do Anglii. Lampy 59-65. Mamy sobie wybrać którąś. I podobno nie będzie kolejki. Nie, kolego, próbuję dostać do tego dziku tamtym może? No. Źle pojechał. Żeś miał chudę na rondzie prosto jechać. Teraz później w prawo skręcić, teraz będę musiał zobaczyć tę drogę chyba. Chyba, że w prawo skręcić i przejedzie. I wam pokażę, jak to będzie wyglądało. No, no nie wiem. Rampy 59-65 mają być podobno wolne. I bez kolejki. Oj, dobra, 59 mamy wolno, więc walimy w 59. I kochani, rozładowane. Odjeżdżamy od rampki. O, leczny jeszcze. Odjeżdżamy od rampki, jedziemy po dokumenty. Tak to wygląda, proszę Państwa. Szybko poszło. Dali wózek. Miejsce do rozładowania i ogień na tłok. W czasie epidemii dostajemy często jakieś obostrzenia, procedury dostosowania się. No i tutaj macie jedną z nich. Mniej więcej tak wygląda. Możecie sobie zobaczyć. Pokażę wam mniej więcej tak. Myślę, że te obostrzenia są potrzebne, tak? Jeżeli uważamy na swoje zdrowie, na wszystkich dookoła. To świadczy tylko o tym, że dana firma po prostu dba o nas, o wszystkich, o całą tą sytuację. I to się chwali, naprawdę. Ja jestem zadowolony, jeżeli firma podejmuje kroki w stosunku do wszystkich, którzy nie przestrzegają lub po prostu nie są poinformowani, więc dają takie procedury, jak to jest w danej firmie i jak dba się w firmie o danego pracownika, kierowcę, czy kogokolwiek, kto się znajduje na terenie całego zakupu.